Tydzień temu była taka sytuacja, że jechaliśmy z przedszkolakami na wycieczkę, pojechaliśmy do planetarium i była taka sytuacja, że było takie napięcie wyczuwalne w powietrzu, bo ten autobus, którym mieliśmy jechać, bardzo dużo się spóźniał. Ale ja w tym wszystkim miałam taki pokój. Mówię, skoro ja załatwiłam całą wycieczkę i skoro załatwiłam jakby wszystko od A do Z, to na pewno wszystko się uda. No i tak jakby mówię, dobra, czekamy na tego pana. I faktycznie przyjechał gdzieś 20 minut po czasie albo i pół godziny, jakoś tak. Siedliśmy do tego busa, pojechaliśmy na miejsce. I było dosłownie, nie wiem, za 3 minuty seans mieli już włączać, a wiecie, tam jest tak, że jak włączają seans, to zamykają już drzwi, jak są wszyscy w środku i nikt nie może już wyjść tam tymi drzwiami, nie? No ale ja poszłam szybciutko do, tam do kasy, tam była kasa, tak? I powiedziałam pani, że my przyjechaliśmy tutaj na ten seans i że mamy bilety kupione, a ona, ale to nie jest ten... Nie z tej strony się wchodzi, ale dobra, nie zdążycie, bo jakbyście mieli iść naokoło, to będzie już zamknięte. Ja was zaprowadzę. I wiecie co? Ta pani wyszła z tej kasy, zaprowadziła nas jakimiś tajnymi przejściami w ogóle tam na miejsce i zdążyliśmy dosłownie za minutę było wejście, czekali na nas, weszliśmy do środka, do sali i zamknęli za nami drzwi. Więc wszystko się udało dosłownie na ostatnią chwilę, tak? Ale kwestia była tego tytułu, że ta moja koleżanka robiła tak, że chciała wszystko zablokować. Mówi, ale ten autobus nie przyjedzie, a ja mówię, przyjedzie. Ale nie zdążymy na miejsce, ja mówię, zdążymy. A tam jest szatnia, może jeszcze dzieci kurtki rozbiorą albo do toalety pójdą. Nie, nie pójdziemy. I wiecie co? I przez to, że ja byłam taka stanowcza w tym wszystkim, zdążyliśmy. I ja miałam taki pokój w środku, bo byłam... Czułam się za to odpowiedzialna, tak? I zdążyliśmy dojechać, wszystkie dzieci się cieszyły i skorzystaliśmy z tego, tak? Jeszcze była taka sytuacja, że ostatnio jedna dziewczynka z mojej grupy miała taki drobny wypadek. Tak się wydawało rodzicom. Ale się okazało później, że jednak z drobnego wypadku zrobił się poważniejszy problem i trafiła do szpitala. I ja miałam takie przekonanie, żeby pojechać do tej dziewczynki. Napisałam do mamy, że uzdrawiam ludzi na ulicy i chciałabym do niej przyjechać i się o nią pomodlić. I czy się pani na to zgadza? A ona mówi tak. I wiecie co? Pierwszy raz miałam taką sytuację, że w ogóle rodzic się zgodził na taką modlitwę, nie? Więc pojechałam od razu na następnego dnia. Pomodliłam się o tą dziewczynkę i okazało się, że wszystko jest dobrze, że wszystko się dobrze zrasta i że za niedługo wróci do przedszkola. No i ogólnie ta mama była tak szczęśliwa, że w ogóle wyszła z tej sali później, jak się po nią pomodliłam i mnie przytuliła, nie? I to było dla mnie takie wow, ona naprawdę jest mi wdzięczna. Ona naprawdę się cieszyła, że ja przyjechałam. Ona naprawdę zauważyła, że ta modlitwa to jest ratunek dla tego dziecka. I jeszcze chciałam powiedzieć kilka takich drobnych rzeczy. Ostatnie. Było coś takiego, że od pewnego czasu, bo to już się ciągnie trochę, miałam takie sytuacje, że dostawałam różne dary i Duch Święty do mnie mówił, żeby twój kielich przelewał się. I pierwszym takim darem były właśnie te buty, które mam dzisiaj na sobie, ale już je noszę dość dłuższy czas, tak? I to były buty od Magdy i dostałam je w prezencie. Później byłam na ewangelizacji, poszliśmy do takiej jednej restauracji i tam pan przyniósł nam baklawy, te ciastka takie. I herbatkę taką turecką, zupełnie inna, turecką albo rumiańską, w każdym bądź razie taką inną. I on nam to dał w gratisie. I powiedział, żeby twój kielich przelewał się. Później podszedł do mnie Tomek. Też mi tam podarował jakąś rzecz i powiedział to samo, żeby twój kielich przelewał się. I ja po prostu od pewnego czasu doświadczam czegoś takiego, że po prostu, wiecie, to się tak kumuluje, nie? A wczoraj pojechałam właśnie na tą ewangelizację i później do Magdy znowu do sklepu i kupiłam sobie 3 pary nowych butów. Wiecie, to był mój przełom. Ja nigdy w życiu nie wydawałam tyle pieniędzy na siebie. I wiecie co? Ja się tak bardzo cieszę z tego, że będę miała świetne buty na dłuższy czas, tak? Więc trzeba się przełamywać, ale trzeba też zaufać Bogu w tych małych rzeczach, nie? Ja się bardzo cieszyłam z tych drobnych, małych rzeczy i teraz mam z tego owoce.